Witam. W dzisiejszym odcinku przygotuję sobie streamera, muchę szczupakową, na tego typu hakach. Materiały będę opisywał w trakcie robienia przynęty. Użyję haka o rozmiarze 1.0, nici czerwonej o rozmiarze 6.0. Zaczynamy od nawinięcia naszej nici wiodącej na ten dosyć krótki trzonek haczyka. Teraz zajmiemy się robieniem konkretnym naszej przynęty. Do tego użyję Angel Hair. I to w sumie będzie nasz główny materiał, którego będę używał do tego typu przynęty. Nasze włókna, które wyciągamy, one są dosyć proste, dlatego troszeczkę je tak mieszam, żeby nadać troszeczkę inną strukturę. Staramy się nadać naszej przynęcie odpowiedni kształt. I kształt naszej przynęty jest już prawie gotowy. Teraz troszeczkę
troszeczkę go urozmaicimy jakimiś innymi kolorami tego samego materiału. Ale zanim to zrobimy, wzmocnimy trzonek naszego haczyka, żeby nasze włókna się nie poobrywały. Na samą górę tej przynęty użyję ciemnego dżelka. I nasza przynęta jest już prawie gotowa. Teraz zostaje nam tylko przyklejenie główki i poczekanie, aż zaschną kleje. Nakładamy odrobinę kleju. I zakładamy naszą główkę. Ja jeszcze troszeczkę zawiązuję to na samym początku, na samym czubku nicią wiodącą, żeby mieć jeszcze większą pewność, że przynęta się będzie długo trzymała. Nakładamy odrobinę kleju na naszą główkę, by móc przykleić oczy. Możemy jeszcze trochę urozmaicić naszą przynętę. Na przykład czarnym markerem. Zrobię tak w tym przypadku.
i nasza przynęta jest już gotowa.